Mamy tutaj jakiś wóz. Spróbujmy na niego wjechać. Uwaga. Oh yeah, oh yeah. Tak, to jest to. Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. Tu mnie wkurzył jeden koleś, rozwalił mnie, ja go szybko zniszczę. Nie będę się dzisiaj tutaj bił, a przynajmniej nie mam takiego zamiaru. Chcę wam pokazać dzisiaj moje samochody, mój nowy garaż, który sobie zakupiłem w grze, ale najpierw muszę dokończyć tego kolesia, on mnie tutaj strasznie wkurzył. Podjechał sobie do mnie, jak sobie kalibrowałem wszystko i mnie po prostu po chamsku załatwił. Dlatego, motherfuckerze, die you fucking bitch! What the fuck? Przecież widzieliście, ile w niego wpakowałem wszystkiego? Damn it! Damn it! Ale ja mam coś lepszego. Zaraz typa potraktuję. No niestety troszeczkę są czasami lagi i tych strzałów po prostu przeciwnik nie łapie. Ale zajebiście to wygląda, ta grafika tutaj. Więc no niestety trzeba czasami dealać z tym, że ktoś może nas zabić pierwszy, zanim nasze pociski dolecą do niego w rzeczywistości, w internetowym świecie. A nie tak jak u nas się na komputerze to dzieje. Niestety. Dobra, jest tu gdzieś w pobliżu. Mapka. Chyba tak, jest tutaj gdzieś w pobliżu, więc... Nie. Gdzie on jest do diabła? Chwileczkę. Spieprza ode mnie. O nie, koleś, ja cię tu zaraz dogonię. Muszę mu się zrewanżować, koniecznie. Bierzemy jakąś szybką furę. Wysiadka, już. Dobra. Nawet nie strzeliłem, a gościówka się po prostu zabiła. Sama. Dobra, dziękuję. Niestety, mam problem. Bo... Oh shit. Zabiłem człowieka. I mój stan psychiczny się pogarsza. Nie, ogólnie chodzi o to, że nie mam dobrej broni, którą się strzela z samochodu. Mam tylko zwykłą klamkę. Dlatego będę musiał wysiąść gdzieś przed kolesiem i po prostu mu wywalić raz z wyrzutni rakiet. Tak? No. Płach! Pięknie, dobrze. I teraz... Heja! O kurde, znowu mnie zabił, o man, what the hell. Ja mam wyrzutni rakiet, ale mi wybiło, wywaliło gdzieś daleko od niego. No, z rakiety to się na pewno nie... What the fuck? Z rakiety to się na pewno koleś nie wybroni. Gdzie on jest? Zwiewa ode mnie znowu, cholera. Muszę go zapać, nie ma opcji. Rozwalę go i tyle. Ja mu nie podaruję tego, o nie. Także z karabinu tutaj raczej nie lubię strzelać. Oni od razu jakoś heady strzelają. Nie wiem jak to jest, że tak szybko zabijają. Może po prostu więcej grają, no i tyle. A opcja jest też ogólnie taka, że sporo... Są niestety cheaty do GTA 5 i osoby cheatują tutaj online. Czasami jest... No zobaczcie sobie na przykład, jeśli ktoś gra wyniki najlepsze światowe, tak? To są po prostu... przesadzone, dobra, wyrzutnie rakiet, zabijamy gościa. Dobra, na razie. Co? What the fuck? Widzieliście to? Co za typ? Ale no to jest przesada. No to a propos cheaterów. Dobra, mniejsza z tym. Chodźmy sobie teraz, włączę sobie tryb pasywny i mi gówno będzie mógł zrobić. Mam tutaj... O, oh fuck, what the fuck? Aha, no tak, można sobie zrobić selfie. Teraz może mi naskoczyć ten pedał. A można sobie selfie, what the fuck? Nie chcę tego. Ach, czasami mnie denerwuje jeszcze to sterowanie, wiecie? Dobra, mniejsza. Dzwonię do mechanika, on mi sprowadzi tutaj samochód, który chcę wam pokazać. Uwaga, uwaga. Bierzemy Mesa. To jest ten nowy wóz, który... Chcesz zamówić dowóz? Tak. Okej. Nowy wóz, który sobie zakupiłem. Znaczy nowy, nie nowy. Po prostu nie pokazywałem go wam jeszcze. I chciałem mieć właśnie jakiś taki terenowy samochód. I dlatego kupiłem ten. To jest, można powiedzieć, taki wojskowy wóz. Można było go tam bardzo fajnie zmodyfikować, ja go troszeczkę przemalowałem. Można było mu założyć inne koła, felgi.
No ale ja zostawiłem te standardowe, bo wyglądają kozacko. Nie jest to pełne ulepszenie. Oh man, muzyka. Nie. Muzyki nie słuchajcie, nie słuchajcie muzyki. O nie. Muzyki nie słuchajcie. Pussy, man. Dobra, dziękuję. Jest to bardzo fajny wóz, bardzo fajnie brzmi, bardzo fajnie wygląda kozacko, nie? Ale problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba wjechać na tereny. To znaczy, pod bardzo strome zbocza potrafi ten wóz podjechać i ogólnie z tym nie ma problemu. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy musimy tym samochodem jakoś manewrować na wybojach, bo bardzo łatwo jest go wywrócić na bok. Zaraz wam zademonstruję, jak tylko wyjadę może pod napis Winewood. O, i tutaj mamy tak, kamienie, pod to jeszcze nie podjadę, ale tutaj za chwilę będę mógł podjechać, pokażę wam przy okazji. O, patrzcie sobie, o, bez problemu pod takie coś może podjechać. Ale, gdy już jesteśmy sobie... O, i on się po prostu tak wywraca i to jest częste, no nie? Po prostu muszę mieć samochód, który będzie miał znacznie niższe nadwozie niż ten. I który nie będzie się tak wywracał na boki. Ja już kiedyś miałem taki samochód. On nie był mój, ja go nie kupiłem. Ale. Posiada... O, właśnie, o to mi chodzi, nie? On się tak wywraca dziwnie na bok i to jest denerwujące, to się zdarza często i ciężko go ustawić na koła, mimo tego, że możemy po prostu... O, właśnie, o ten problem mi chodzi. Mimo, że po prostu możemy te samochody obracać nawet jeśli są na dachu albo w locie nimi obracać, tak? No i tutaj jest z tym kłopot. Dlatego chcę sobie kupić nowe auto i stuningować je właśnie na bezdroża. Ogólnie te auta są tutaj kozackie, naprawdę bardzo mi się podobają. No to jest właśnie problem. Przez to zastanawiam się, czy ten samochód nawet nie sprzedać, bo on jest bardzo wolny. Dobra, mniejsza. Chodźmy sobie do internetu i kupimy nowy wóz. I ja już sobie tutaj upatrzyłem coś i zastanawiam się między dwiema opcjami. Między buggy i między tym sukinkotem wielkim. Ten samochód bardzo mi się podoba z wyglądu. Jest czteroosobowy, więc będzie nadawał się na napady ewentualne. Natomiast buggy jest ciekawy. Oczywiście mogę kupić dwa z tych samochodów? Tak, mogę kupić je dwa. Ale chciałbym na razie mieć jakiegoś takiego hardcora. To jest też wóz z wysokim nadwoziem, można powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jak nim jeździłem kiedyś, to było bardziej stabilne, wiecie? Kupimy sobie, nie wiem, kolorek od razu jakiś tam, dajmy czarny. Czarny wygląda kozacko. Sand King XL sprzedane, dziękuję za zakup i... Okej, transakcja potwierdzona, dobra, super. I teraz możemy przedostać się do mojej chaty. Moja chata, właściwie nie chata, tylko garaż, jaki sobie kupiłem. I to jest bardzo niepozorne miejsce. Znajduje się tutaj, to jest kawałek drogi. No i dobra, dojeżdżamy powoli do mojego garażu wielkiego, gdzie mieści się aż 10 samochodów, 4 rowery, wow! I właściwie jest to bardzo fajne miejsce z tego względu, że bardzo blisko mam tutaj do salonu tuningowego, gdzie mogę sobie dowolnie przerabiać samochody. Oczywiście jeszcze nie mam odblokowanych wszystkich możliwości tuningu, ponieważ mam, który level? 14, ledwie 15. Dlatego jeszcze trochę zajmie mi czasu, zanim, no, właściwie będę miał możliwość tunigowania zajebiście samochodów. Niewiele mi kasy zostało z tych wszystkich, z tej całej kasy startowej, jaką dostałem za kupienie wersji przed premierą, wersji gry przed premierą. Nowy samochód powinien się już znajdować w moim garażu. I proszę bardzo, zobaczcie, jakie to jest wielkie bydle. Ja jestem ciekawy, jakie ma opcje tuningowe. Zdecydowanie jest to... Oh, fuck. Stabilniejszy wóz od tego, którego miałem, od tego, który był tutaj. To jest chyba jakaś ulepszona wersja Jeepa. Bardzo popularnego wojskowego samochodu. Zobaczcie, tutaj mam dwa rowery. Ten warsztat, garaż z zewnątrz wyglądał niepozornie, ale w środku to jest prawdziwa jaskinia Batmana dosłownie. Tylko, że na biało, a nie na czarno.
jest po prostu wspaniałe, jest to wspaniałe miejsce. I słuchajcie, tu jest jakaś winda, ja tu nigdy nie byłem. Czy tam można gdzieś jeszcze niżej zjechać? Chyba nie. Damn, ale by było ciekawie, ale nie można tu nigdzie zjechać. To jest chyba jakieś podziemie albo co? Nie wiem, cholera wie. Dziwne, że tu jest winda właściwie, zaraz wam pokażę dlaczego. No bo zobaczcie, tutaj w zasadzie nic na górze nie ma, tak? Albo ja jestem jakiś, nie wiem, dziwny? Może coś tam u góry jest, ale zobaczcie, że ten lokal wygląda naprawdę niepozornie. A w środku to jest, no po prostu luksus. W każdym razie mam nowy wóz i trzeba go jakoś przerobić. To jest... ciężko to nazwać samochodem, ja bym powiedział, że to jest ciężarówka. Nie jest zbyt szybka. No ale trudno, trzeba przerobić, trzeba stuningować, zobaczymy jakie opcje my tutaj mamy do wyboru. Bardzo lubię się bawić właśnie w ten tuning w tej grze, a szczególnie w GTA Online, bo no nawet takimi samochodami stuningowanymi możemy się później ścigać w tych wyścigach, tak? Ledwo się tu zmieścił w ogóle do tego salonu tuningowego. Proszę bardzo. Teraz ogólnie mam mało kasy, boję się cokolwiek wydawać, ale... Oh my god, zobaczcie jakie to jest wielkie. Dobra, to olejmy zderzaki. Wow, ho, ho. Kurde, za blisko trochę to już jest, ledwo co widzę, co się zmienia. Tutaj, co się zmienia tutaj? Nie wiem, aha.